Hej kochani, witam was na moim vlogu kolejnym, było mi ponad miesiąc, ale kompletnie nie miałam kiedy nagrywać, nie miałam w ogóle co nagrywać. Kiedyś słabo widać, bo jest prawie 6:00, ja mam wolne i mimo takiej, mimo że mam wolne, tak wcześnie wstałam dzisiaj. Po prostu z bólem serca trochę wstawałam, ale no muszę, ponieważ wybieram się do Warszawy. Tak, wybieram się do Warszawy właśnie na przystanek autobusowy, żeby jechać na Dworzec i stamtąd sobie pojechać do Warszawy na parę godzin. A dlaczego? Nie wiem, czy mi teraz będzie kurczę widać, bo wchodzę w ciemne. Czemu jadę do Warszawy? Ponieważ zapisałam się na kurs trenera psów i zjazdy są w Warszawie, więc pomyślałam, że dobra, teraz muszę nagrać tego vloga, bo jest co nagrywać. No i mnie boli to, że właśnie przez taki długi czas nic nie wstawiałam, bo nie miałam co dokładnie wstawiać, a też w tej nowej pracy teraz przez cały czas mam na 6:00 do roboty. Wstaję o 4:00. Jak ja wracam do domu, ja jestem wręcz padnięta i ja o 20:00, dosłownie, ja o 20:00 już leżę w łóżku. Na nocy nawet nie mam czasu, kiedy gdzieś iść, coś nagrać. O, więc mam nadzieję, że to się uda. Już znikam, bo jest mega ciemno tutaj na tej ulicy. W ogóle jest zero jakiegokolwiek oświetlenia, więc... na miejsce, w ogóle ma się odbywać to całe szkolenie. Masakra. Myślałam, że nie zdążę na autobus z pociągu i że będę musiała czekać, bo jak bym pojechała później, no to tak się bym zdążyła, bo jestem długo przed czasem, czy dużo przed czasem jestem. Więc jakbym pojechała tym późniejszym, no to by się jakby nic nie stało, ale wolałam pojechać tym wcześniejszym. I widzę, że on jedzie. Po prostu wskoczyłam do niego i się okazało, wiecie, drzwi się zamknęły, w ogóle wszyscy wyszli. I jest wyłączenie silników. I ja takie, chyba nie do tego wsiadłam. I tam się pytam kierowcę, czy jest postój. No i kierowca mi mówi, że tak, że to jest ostatni, ostatni przystanek. Ja takie o matko, że przepraszam, wypuściła mnie i zaczęłam po prostu lecieć wzdłuż autobusów, bo tam chyba stało jeszcze ze 3 przy tym przystanku. To taka jakby zajezdnia chyba była. No to i wsiadłam dosłownie w ostatniej sekundzie, wskoczyłam do tego autobusu i drzwi się zamknęły i autobus ruszył. Takie, no to było po prostu szczęście. Szczęście w nieszczęściu. Przez to, że mało co nie zostałam w autobusie, który miał postój. Sobie idę. Nie chce mi się trochę. Oczywiście podczas drogi gubił mi się ciągle zasięg, więc sobie nie nadrobiłam tego wykładu. Jak nie dwóch. Więc no, trzeba będzie nadrobić. Bez tego, no to skąd ja tą wiedzę wezmę? No. W sumie mówię, że jakby nie będę nagrywać
podczas kursu, no bo tam na pierwszym jakby zjeździe, który miałam miesiąc temu, nam powiedzieli, żeby nie nagrywać. Można robić zdjęcia, ale to też tak no, na użytek własny, żeby właśnie nie nagrywać, no bo są ci prowadzący. No jednak no, jakby takie środki bezpieczeństwa, jakby, nie wiem. No ale jest ogólnie zakaz nagrywania, więc nie będę nagrywać, szczególnie, że tam są no inni ludzie ze swoimi psami. Dzisiaj będzie fajne, bo mamy spotkania psów, więc psy uczestników będą jakby się spotykać ze sobą tak pojedynczo. Będziemy po prostu obserwować ich zachowania, jak się zachowują. Więc idę tam, będę czekać, aż będę mogła, aż się zaczną moje zajęcia. Ja jestem już po. To teraz znowu na przystanek, jeden na dworzec i jeden do Łodzi. No, tak. Zrobiłam sobie z Łodzi taką noclegownię u chłopa. A co? To będę za nocleg płaciła tutaj w Warszawie? Jak mogę u chłopa? Wyglądam fatalnie. Ogólnie dzisiaj no, były te właśnie z komunikacji psów. Ogólnie wszystkim jakby no, polecam. Bo wiem, że są różnego takiego rodzaju webinary z komunikacji psów i ja naprawdę po prostu polecam branie udziału w takich webinarach właścicielom psów. To się jedzie. Bo no to jest po prostu mega fajne, mega pomocne. Bo właściciele, no ja też jestem właścicielem, to z wielu rzeczy nie zdają sobie sprawy, myślą, że coś jest takie, a okazuje się, że jest całkowicie inaczej. I ja to samo obserwuję, jak jestem teraz na kursie. No teraz miałam na przykład, że gdybym miała takie zachowanie, jakie na przykład było tutaj, zobaczyłabym. Kiedy mój pies by się bawił, to myślałabym, że to jest zabawa, a okazuje się, że to jest kompletnie nie była zabawa, tylko to było coś innego, tak? I więc no, mega polecam takie webinary, bo to jest no, mega przydatne i wtedy nasze psy się też nie stresują. Okej, ja teraz nagrywam z domu. Miałam trochę taki przestrzał czasowy, ale bo w drugi dzień jakby zjazdu no nie miałam co nagrywać, bo wszystko działo się tak samo, jak było już to pokazane na początku filmiku. Czyli ja po prostu rano pojechałam do Warszawy, potem na kurs, potem z kursu na autobus, autobusu, potem na dworzec i pociągiem do Łodzi. Różnica była taka, że w niedzielę poszłam jeszcze na wybory. Wróciłam wczoraj. I wieczorem zaczęłam ćwiczyć znowu pewną rzecz z moją Sunią. I postanowiłam jakby to pokazać. Uznałam, że może to będzie jakieś fajne, może ja tam wyglądam okropnie, więc lepiej skupiajcie się tylko na psie. Ja tam jest nagrany dźwięk, ponieważ ja jakby tam używałam tego komendy danej i klikera. Jako sygnał nagrody w tle leciał w ogóle telewizor, bo ja to nagrywałam w salonie, bo tam mam bardzo dużo miejsca. Jeszcze coś tam mama mówiła gdzieś w tle, więc postanowiłam w ogóle nagrać ten dźwięk. Na początku bodajże zobaczycie rzecz, gdzie Padme, bo tak się nazywa Sunia, nie jest jakby trochę skłonna do ćwiczeń. Nie wiem, co ona chciała mi tym przekazać. Ja też w tamtym filmik nagrywałam z myślą, żeby to po prostu wysłać mojemu opiekunowi na tym kursie, żeby on mi coś doradził.
Może, bo może ja coś robię źle, więc się nie sugerujcie tymi filmikami, bo to nie są żadne takie instruktaże, ponieważ ja nie jestem jeszcze trenerem psów, ja się uczę. Ja robię jeszcze błędy, których ja jeszcze sama nie wyłapuję. To, co będzie pokazane na początku, gdzie ona kompletnie jakby nie ogarnia trochę, co ja od niej wymagam, mimo że ona zna tą komendę. No to możliwe, że coś ja robię źle i problem jest z mojej strony. Nie wiem. Dowiem się, jak mi opiekun z kursu odpowie. No a tak, no to możecie po prostu zobaczyć, jak pies robi dane... przepraszam, jak robi dane ćwiczenie. To było ćwiczenie tylko jedno, bo... No akurat te z nią chciałam wtedy wypracować, ja nie chciałam innych, a poza tym miałam już tak mało smaczków, to była już totalna resztka resztek, więc starczyło mi tylko na te dane ćwiczenia. Tutaj widzicie próbę ćwiczenia komendy omiń. Trochę nie ogarniała, o co chodzi, dotykała nosem pachołka i wracała. Odganiałam ją komendą goń i rzucając smaczek, żeby po prostu poszła. Kiedy wracała, zrzuciłam znowu komendę i tutaj ładnie ominęła pachołek, więc dostała za to nagrodę. Kolejna próba, no to znowu się nie udało i wykonała komendę jakby ćwiczenie do komendy równaj, że ustawiła się obok mojej nogi trochę krzywo, więc znowu odgoniłam ją komendą goń i tutaj się nie udało, powtórzyłam komendę i potem znowu wykonała. Tutaj jest już kolejna sesja, dała mi trochę przerwy i zaczęłam kolejną. Tutaj już wykonywała na każde polecenie tą komendę, że ładnie omijała ten pachołek. Za każde wykonanie ćwiczenia dawałam sygnałem klikera, że dostanie nagrodę. Nie mam nadzieję, że wam się ten jakże dziwny i chaotyczny vlog, bo ten vlog był naprawdę mega chaotyczny. Przejścia były po prostu no, fatalne. Nie miałam kiedy nagrywać. Pies mi wariuje za drzwiami. No ale i tak mam nadzieję, że ten vlog wam się jakoś podobał. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, do subskrybowania, do zostawiania komentarzy. I widzimy się już na kolejnym vlogu. Cześć!